Są spotkania, które dodają naszemu życiu wyraźnych barw. Kilka tygodni temu miałam okazję spotkać się z kobietą, która zachwyciła mnie tym, co sama prywatnie zrobiła dla dzieci w pewnej wiosce na Zanzibarze. Bo niektórzy z nas jeżdżą na tropikalne wakacje po to, aby pooddychać tam pełną piersią i korzystać z wakacji on inclusive, a są tacy, którzy na własną rękę zapuszczają się głębiej, aby zobaczyć, jak naprawdę tam życie wygląda. Lucja Niedoba, bo to właśnie o niej mowa, postanowiła, że sama prywatnie pomoże tym ludziom. Zamieszkała z nimi, odkryła ich prawdziwe potrzeby i zobaczyła różne ścieżki możliwe do tego, aby im pomóc. Następnie założyła fundację non-profit Heaven for Africa i teraz postanowiła zorganizować taką pomoc na dużą skalę. Gdy opowiedziała mi o tym, jaką ma misję i jakie ma plany, postanowiłam, że bardzo chciałabym, abyśmy połączyły swoje siły. I tym sposobem zapraszamy Cię w najbliższy czwartek, 11 listopada o 19 na mój kanał na YouTubie, ponieważ będziemy wtedy dla Ciebie organizować wyjątkowy webinar pod tytułem Jak zorganizować wolontariat w szkole, jak rozkręcić wolontariat w szkole. Spotkanie to dedykuję wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, doradcom zawodowym, dyrektorom, w ogóle osobom zaangażowanym w jakiekolwiek akcje, które się odbywają w szkole, ale także osobom prywatnym albo firmom, które czują, że chciałyby, aby ich misja była szersza, żeby to, co robią, mogło pójść dalej. Może są takie osoby, które chciałyby się podzielić tym, że dobrze się im wiedzie i niech to dobro płynie tam, gdzie tego po prostu brakuje. Zapraszamy Was właśnie w czwartek o 19 i będziemy opowiadać o tym, jakie potrzeby tam są naprawdę, bo nie każdego stać na to, żeby zamieszkać właśnie w takich warunkach, jakie tam panują przez 6 tygodni i poznać dokładnie potrzeby tamtych ludzi. Nie po to, żeby tylko zagłuszyć wyrzuty sumienia, posłać cokolwiek, żeby było i się nazywało, że pomagamy, ale odkryć to, gdzie są miejsca, w których można zasadzić coś więcej, posłać wędkę po to, aby naprawdę tam nieść pomoc taką długoterminową. Na tym spotkaniu opowiemy Wam także, co zrobić technicznie, tak po prostu, bo czasami jest tak, że czujemy, że nasze serce chciałoby pomóc, ale odbijamy się o mur takich różnych prawnych, technicznych rzeczy i podpowiemy Wam też, w jaki sposób to zorganizować. Przygotowałyśmy nawet takie potrzebne dokumenty do tego, żeby taki wolontariat w szkole zorganizować, rozpocząć, a następnie opowiem Wam też o tym, co zrobić, żeby ten wolontariat po prostu się cały czas dział, żeby to nie była tylko jednorazowa akcja, ale żeby zagrzać uczniów do tego, by to było coś stałego w ich życiu. I powiemy sobie także o tym, jakie korzyści niesie ze sobą takie koło wolontariatu, czy w ogóle takie akcje, choćby nawet jednorazowe w szkole, co one dają naszym uczniom. Dla mnie jako nauczyciela, który prowadził takie koło w szkołach, w których pracowałam, ważne było to, żeby były zaznaczone wyraźne potrzeby i zaspokojenie tych potrzeb moich uczniów, ponieważ to ode mnie zależało, w jaki sposób to będzie organizowane i chciałam, żeby to nie było tylko taka przygoda w szkole, ale żeby ta potrzeba i chęć niesienia pomocy, ale też umiejętność zorganizowania tego poszła za nimi dalej. Bo tutaj, kochani, tak naprawdę możemy nauczyć naszych uczniów bardzo wiele. Mamy mnóstwo kompetencji priorytetowych, zaznaczonych w tym roku przez rząd i tutaj jak najbardziej możemy je rozwinąć, tak naprawdę, nie na sucho, nie po to, żeby tylko było, ale tak, żeby naszych uczniów wyposażyć po prostu w wielkie serca, ale też umiejętności do tego, żeby móc zorganizować samodzielnie coś kiedyś w dorosłości.
Bądź liderem od serca, bądź z nami o 19 w czwartek. Zapraszamy Cię serdecznie i proszę Cię o to, abyś podzieliła tym filmem, tym zaproszeniem i linkiem do wydarzenia, który znajdziesz w opisie tego filmu, z innymi nauczycielami, innymi szkołami, rodzicami, no gdziekolwiek tylko się da, może instytucjami kultury, tam gdzie wiesz, że są ludzie, którzy po prostu poczują, że będą chcieli zrobić w tym zakresie coś więcej.